Witajcie rolnikowi widzowie, witam się dzisiaj z wami pogrążone w smutku, gdyż być może to mój ostatni film, jako że tak wielu z was polajkowało komentarz o tym, że syntezator się skończył i czas odejść. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Także jeśli faktycznie macie już dość syntezatora, to zostawię was tym rolnikowym kontentem samych sobie. Jednak zanim to nastąpi, omówmy sobie wspólnie ten ostatni rolnikowy odcinek z rewizytu wybranek i wybranków. A odcinek zaczął się terminatorem z Pakości, który zmuszony był opuścić swoje rodzinne Hollywood, żeby odwiedzić wybrankę, której mogli mu wszyscy zazdrościć. Jednak parafrazując Freeza, dom będzie tam, gdzie podążą za nim kamery, więc Terminator nie wyglądał na przygnębionego. Wyznał, że jest w stałym kontakcie z kandydatką na odtwórczynię drugoplanowej roli tła dla Terminatora. Niestety FK za dużo analizowała, a tło nie powinno za dużo myśleć. Z kolei Ewa, czekając na Terminatora, wyznała, że Waldy powiedział jej, że nie jest jego typem kobiety, więc starała się nie odczuwać z tego powodu presji. Nie rozumiała, że typy są tutaj nieważne, ważne co ludzie powiedzą i czego będą zazdrościć. Waldy był tym, który spełniał marzenia tłumu, nie swoje, w końcu ktoś musi to Hollywood oglądać. Okazało się, że Ewa to córeczka tatusia, który wyznał, że mieli trzech chłopaków i po 10 latach trafiła im się taka najukochańsza córka. Widać było, że Ewa jest mocno związana z rodzicami, aczkolwiek jej mama jako fanka programu obserwowała to wszystko z ciekawością, dodając, że pierwszego jej nie wybierała i drugiego jej wybierać nie będzie. Waldy podjechał do nich z całym bagażnikiem prezentów. Przy stole wyznał rodzicom Ewki, że jest niespełnionym filmowcem, a jego rodzice kręcą nosem na ich córkę. Ewa wytłumaczyła się z potencjalnych podszeptów, że chce się w programie wypromować, mówiąc, że ona rozumie, że ludzie będą tak mówili, ale jej na tym nie zależało. Warto jednak zauważyć, że miała na sobie tyle brokatu, że mogłaby robić spokojnie za bombkę choinkową. Ona ogólnie ma taki styl początku lat 2000, bo te kolczyki z motylkami, ten brokat, to mi się tak kojarzy właśnie z tamtym okresem. Ewa zabrała Waldka do sanktuarium, gdzie on zapytał ją, czy wybierze się z nim na randkę do Opola. Ogólnie okazało się w tym odcinku, że Ewa raczej jest skromną i cichą osobą, a nie gra takiej w programie, bo w ten sposób opowiadali o niej rodzice, więc w dalszym ciągu mogę być tłem dla Terminatora. Darek z różańcem na lusterku i osą na szybie jechali odwiedzić Nicole i jej rodzinę po 3 tygodniach od dnia decyzji. Mister Włoszczyzny i Warzyw Korzennych miał już na tę okazję przygotowaną garść neutralnych żartów, więc zupełnie się nie stresował. Co innego rodzina Nicoli, dla której występ przed kamerą plus poznanie kandydata na zięcia były dużym wydarzeniem. Darek nie przyjechał z pustymi rękami, wybrance wręczył wielki bukiet kwiatów, miał też prezenty dla rodziny. Niby te prezenty nie mają znaczenia, ale jakoś tak lepiej się patrzy na takiego rolnika, co się postarał chociaż na tyle, żeby pomyśleć o tym, żeby nie jechać do obcych ludzi z pustymi rękami. Darek całkiem nieźle radził sobie też przy stole z rodziną Nicoli, ale ta nie forsowała go też zbyt mocno. Ojciec, którym straszyła Darka od początku, stwierdził, że skoro córka jest zadowolona, to niech sobie nawet będzie ten wiązacz Włoszczyzny. Jedynie przyjaciółki Nicoli postanowiły Darka nieco przepytać, twierdząc, że Nicola zasługuje na wszystko co najlepsze. Dziewczyna zabrała Darka nad zbiornik wodny, żeby nadać ich związkowi trochę romantyzmu. Romantyzm to było drugie imię Darka, od razu ją uprzedził, że jutro środa, dzień loda, także niech zbiera siłę. No nie wiem, czy ona na dłuższą metę to wytrzyma. Wiadomo, są dziewczyny, które lubią takie teksty, najlepiej takie, co są po 50 i pracują w warsztatach samochodowych. Ale czy akurat Nicola była takim typem dziewczyny, no nie powiedziałabym. Na koniec zabrała go na rejs przy zachodzie słońca, podczas którego romantyczny Darek stwierdził, że jakby cyckonosz nałożyła, to by się tak poprawiać nie musiała.
Don Pedro Herbu Włoszczyzna był tym typem człowieka, że jakikolwiek komentarz był tutaj zbędny. Jakub z mamą czekali na wizytę Ani w Ostrowcu Wielkopolskim. Kiedy profesjonalny ojciec wyznał swojej rodzicielce, że Ania nie ma nic przeciwko trójce jego dzieci, a wręcz rozważa skorzystanie z jego profesjonalnej wiedzy w tym temacie, mama stwierdziła, że wnuków i szklanek w domu nigdy nie jest za dużo. Ania za to wyznała, że na razie traktuje profesjonalnego ojca jako kolegę plus, ale nie zmusza się do kontaktów z nim, przychodzi jej to naturalnie. Ania poznała rodziców Kuby, zjadła z nimi śniadanie, na którym mama zapytała wprost, czy nie przeszkadza jej trójka dzieci Jakuba. Tutaj Ania szczerze im wyznała, że ona nie ma dzieci, więc w sumie to dla niej nowość. No może tak być, że ona nie wie, z czym to się wiąże i trochę bagatelizuje ten fakt. Kuba cały czas zasypywała Anię komplementami, co jej się bardzo podobało. Chociaż czuła się trochę onieśmielona, to powoli poddawała się urokowi profesjonalisty. Po śniadaniu zabrał ją na kręgle, ogólnie dużo się śmiali i chyba dobrze czuli się w swoim towarzystwie. On ma taki ciekawy sposób bycia, jakby mówił całym sobą, nie zasługuję na ciebie, ale jak dasz mi szansę, to zrobię wszystko, żeby zasłużyć, i wydaje mi się, że większość kobiet by na to poszło. Bo kobiety jednak lubią dawać szansę i czuć, że to one wybrały i to one decydują. Kumacie, o co chodzi? Kuba zabrał Anię do swojego lokalu, żeby poznała jego znajomych, którzy wychwalili go pod niebiosa, ale też przypadli Ani do gustu. Kuba nad brzegiem zbiornika wodnego zapytał Anię, czy chciałaby się z nim prowadzać. Nie wiadomo jednak, co odpowiedziała, bo oboje wybuchnęli śmiechem. Tak szczerze, co by o tym wyborze nie mówić? Na nich się na razie chyba patrzy najlepiej, bo wyglądają naturalnie i nie gadają tych pseudopierdół o otwieraniu się. Nie pytają, czy dalej będą się poznawać. Te rzeczy są dla mnie zawsze takie nienaturalne w rolniku. Albo ci się ktoś podoba, albo nie. No i oni się chyba sobie podobali. Artur, jadąc do swojej wybranki, zaliczył reklamę Orlenu. Być może fakt, że jechał czarnym mercem, sprawił, że to właśnie jego spotkał ten wątpliwy zaszczyt. Ciekawe, czy oni im za te reklamy płacą? Czy muszą to robić pro bono? Jak obstawiacie? Sara z kolei wyznała, że to będzie pierwszy mężczyzna, którego zapozna ze swoją mamą. Notabene, Sara była wizualnie kopią mamy, także Artur od razu mógł zobaczyć, co dostałby za te 20 kilka lat. Artur nie przyjechał z pustymi rękami. Natomiast Sara wyznała, że przez te 3 tygodnie regularnie się widywali. Mama stwierdziła, że nie widziała córki nigdy tak szczęśliwej, ale na jej stwierdzenie, że oby im się udało, Artur odpowiedział, że zobaczymy, co nie spodobało się Sarze. Chociaż widać było, że dziewczyna miała już klapki na oczach i widziała tylko Artura. Więc o ile nie będzie mu się chciało szukać innej z racji i ograniczonego czasu, a Sara będzie do niego ciągle przyjeżdżać, to może nawet się udać. Później Sara wyciągnęła go na spacer, na którym stwierdził, że on spacerować nie lubi, ale już się poświęci jak musi. Ogólnie Artur nie był zbyt dobrym towarzyszem czegokolwiek, bo jak wyznał, do kina chodzić nie lubi, monet do fontanny nie wrzuca i tak dalej. Ogólnie coraz bardziej go nudził ten dzień z Sarą, bo ani nie ustrzelili żadnego zwierzaka, ani na imprezie nie byli, ani nawet nie zarobili żadnych pieniędzy, więc totalnie stracony czas według króla maszyn rolniczych. Po tych paskudnych spacerach i rozmowach o filmach i życzeniach całe szczęście Sara zabrała go na go-karty i tutaj już było ok. Chociaż Artur przegrał, a także skończył z rozerwaną koszulką i raną wojenną. Po go-kartach przyszedł czas na rower wodny, który również docenił Artur. Aczkolwiek kiedy Sara próbowała go złapać za rękę, on tą rękę zabrał. Po rowerze poszli na lody. Darek byłby dumny, choć nie wiadomo, czy była to środa. A Artur cisnął temat przeprowadzki, że to już czas. A nawet nie wiadomo, czy oni w ogóle byli parą, skoro 3 tygodnie wcześniej nie planował pytać jej o chodzenie. Ale o to, żeby się do niego przeprowadziła, to zapytał, po czym wyznał, że jest jego przyjaciółką plus coś więcej. Ja to się zawsze przyjaciół pytam, czy się do mnie przeprowadzą, robotę rzucą i te sprawy.
W każdym razie widać było, że w kolejnym odcinku wszystkie cztery pary nadal będą razem, także plotki o tym, że Ewa pogoni Waldiego po rewizytach raczej się nie sprawdzą, chociaż ich relacja nie wydaje się jakoś wybitnie rokować po wyznaniach, że Ewa nie jest wtopień Waldiego. Jak sądzicie, które pary dotrwają do finału? Dajcie znać w komentarzach. Skoro to ma być mój ostatni film, to chociaż sobie poczytam, a na finał znak pokoju i plum dostawu z rzęsą.